Cześć! Witajcie w następnym materiale, jakim jest masaż tkanek głębokich w ujęciu klinicznym. Dzisiaj skupimy się na obszarze stawu klonowego, a dokładnie na jego tylnej części. Pod lupę weźmiemy okolice dołu podkolanowego i pokażę Wam, jak w nim pracować. Zapraszam do materiału. Na początek krótkie przypomnienie, jak tutaj wygląda anatomia w okolicy stawu kolanowego z tylnej części. Mamy strukturę taką jak mięsień półbłoniasty, półścienisty, a raczej półboniasty, półścienisty. W tej strukturze tak to idzie. One idą od wewnętrznej strony stawu klanowego. Od zewnętrznej strony stawu klanowego mamy mięsień dwugłowy UDA. Poniżej UDA mamy mięsień dwugłowy łydki. Tak? Kiedy poprosimy pacjenta o lekkie zgięcie stawu klanowego, możemy poczuć, że te struktury będą się napinały. Kiedy zrobimy tak, że przyłożymy swoją siłę, poprosimy o większe zgięcie stawu klanowego pacjenta. Tak, bardziej, popknij. Tak? to ścięgna mięśnia półbłoniastego, puścinistego i długowego Uda powinny nam się wyodrębnić. Więc już możemy sobie zobaczyć, gdzie będziemy się poruszali. Mniej więcej to będzie wyglądał w ten sposób, że mięsień od wewnętrznej strony, mięsień półboniasy, puściniste będą tworzył jedną krawędź, mięsień długowy Uda będzie tworzył kolejną krawędź i w to będzie nam się wpisywał mięsień brzuchaty łydki. I będziemy mieli taki, taki rąb, w którym będziemy po prostu chcieli sobie popracować. Kolejne struktury, które będą nas interesowały, to są naczynia żylne, tętnicze i nerwowe. Jeżeli chodzi o nerw kulszowy, on później będzie się rozgałęział na nerw piszczelowy tylny i nerw strzałkowy wspólny. Kolejne naczynia, które będziemy brali pod uwagę, to będzie żyła i tętnica podkolanowa. Jak będziemy ich szukali? To będą struktury, które będą pomiędzy tymi strukturami, które sobie już wyznaczyliśmy. Więc jeżeli sobie będziemy palpowali to w poprzek, to powinniśmy znaleźć lekkie krawędzie. To będą takie delikatne kabelki. Nie boimy się tutaj pracować w tym obszarze, z tego względu, że dół podkolonowy jest taki, no troszeczkę złą sławą owiany, ale nie chodzi o to, żebyśmy bardzo mocno pracowali w tym obszarze, tylko chodzi o to, żebyśmy znaleźli dane topograficzne i pracowali wokół nich. My nie chcemy tutaj bardzo mocno wchodzić palcami, nie chcemy kompresować. Chcemy tutaj pracować bardzo delikatnie, a jednocześnie skutecznie. Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy materiał i chciałbyś, chciałabyś dowiedzieć się więcej takich praktycznych wskazówek, rzeczy, jak pracować z ludzkim ciałem, serdecznie zapraszam Cię na kurs Masażu tkanów głębokich w ujęciu klinicznym. Kolejną strukturą, którą będziemy brali pod uwagę, będzie mięsień podkolanowy. Jak go znajdziemy? To będzie struktura, która będzie szła od wewnętrznej strony kości piszczelowej do bocznej strony kości udowej. Więc już będziemy szli taką przekątną, przez strukturę, które sobie wyznaczyliśmy na wysokości stawu, szpary stawu kolanowego, tak, czyli to będzie wyglądało w ten sposób. Jak będziemy szukali tego mięśnia, kiedy zagniemy sobie nogę i użyjemy swojej takiej podstawki, jakim jest nasze kolano, to będziemy mogli sobie znaleźć te struktury. Dlaczego robimy yy, takie ułożenie kończyny? Z tego względu, że struktury z tyłu uda zaczną nam się rozluźniać. Natomiast mięsień podklanowy zostanie w jakby w swoim takim lekkim napięciu i łatwiej będzie nam go wyszukać. Jeżeli wiemy, że idzie od wewnętrznej strony kości piszczelowej do bocznej kości udowej, to ja będę chciał najpierw poszukać tego mięśnia w poprzek. Kiedy będę się wtapiał takie. Myślę, że każdy z Was będzie mógł zrobić taką linijkę swoich czterech palcy i kiedy zaczniecie od dystalnej części. I będziecie szli w kierunku szpary stawu klanowego, znajdziecie taki prążek, taki, no lekki próg zwalniający, generalnie taką góreczkę. Kiedy poczujecie, że jest taka struktura, taki, taki wałek, na który wchodzicie, to możecie sobie go lekko skompresować. Jeżeli to będzie problematyczne, to u pacjenta pojawi się lekka bolesność, lekka, lekka tkliwość. I znowu, tak jak powiedziałem wcześniej, nie staramy się pracować tutaj bardzo, bardzo mocno, tylko chcemy poszukać sobie tej struktury. I jeżeli ją znajdziemy, to będziemy najpierw pracowali wzdłuż włókien mięśniowych, dlatego, że jest to przyjemniejsze w odczuciach, w odczuciach dla pacjenta. Więc będę sobie pracował od jednej do drugiej strony. Taka praca pozwala nam już wstępnie rozluźnić te struktury. I dopiero później będziemy mogli przejść do techniki, jakim będzie masaż poprzeczny, Wtedy jest to trochę mniej przyjemne dla pacjenta, ale kiedy zrobimy to, co teraz Wam pokazuję, to w odczuciach dla tego pacjenta będzie o wiele bardziej przyjemne i będzie to możliwe, że pacjent będzie mógł się nadal rozluźnić, bo to, czego my nie chcemy, to żeby wprowadzić ból i napięcie u pacjenta, bo jeżeli pacjent nam się napnie, to będzie nam trudniej uzyskać to rozluźnienie. Natomiast jeżeli my będziemy te techniki robili bardzo delikatnie, to pacjent będzie mógł się z czasem rozluźnić i to będzie wpływało pozytywnie na aspekt naszej pracy. Jeżeli już sobie rozpracowaliśmy wstępnie tą strukturę, to następnie będziemy pracowali w poprzek włókien tego mięśnia. Tak? Możemy iść troszeczkę bardziej do boku, ale główną taką, głównym takim obszarem, gdzie ja pracuję, to jest wewnętrzna strona kończyny dolnej, mniej więcej do połowy stawu, szpary, szpary stawu kolanowego dlatego że mamy tam największe dojście do tego, do tego brzóźca. Mięsień podkolanowy to będzie taka struktura, która będzie nam wytwarzała ruch rotacji wewnętrznej w stawie kolanowym i ta struktura, jeżeli jest problematyczna, ograniczy nam ostatnie takie 10-15, czasami te 5 ostatnich stopni wyprostu jest ograniczone, to właśnie ta struktura będzie nam na to wpływała. No i teraz jak działa staw kolanowy? Jeżeli mamy staw kolanowy zgięty i idziemy do wyprostu, to on w pewnym momencie się regluje i wchodzi w rotację zewnętrzną. I teraz, żeby ten staw klonowy mógł się zgiąć, to najpierw musi wejść w rotację wewnętrzną, a dopiero potem wchodzi w zgięcie. I właśnie ta struktura, jakim jest mięsień podklonowy, będzie ograniczała ten wyprost, a przede wszystkim tą rotację. Więc jeżeli my nie rozpracujemy tej struktury, to pacjent będzie miał problem właśnie z uzyskaniem tego ostatniego, ostatnich stopni wyprostu. To będzie bardzo kluczowe, w kontekście odżywienia stawu kolanowego, dlatego, że jeżeli my pracujemy w ogóle tutaj w dole podklanowym, nie tylko skupiając się na, na okolicy mięśnia podklanowego, ale pracując w dole podklanowym, bardzo mocno będziemy wpływali na odżywienie stawu klanowego i kończyny dolnej, tej części dystalnej. Dlatego, że jeżeli ten mięsień podklanowy jest napięty, to struktury, które idą pod nim, będą gilotynowane, czyli one nie będą mogły transportować tego, co powinny. To jest jakby taka kontynuacja struktury, jakim jest rozwór przywodzicieli. To jest kolejna taka nasza naturalna tama, która może ograniczyć przepływ do kończyn dolnej. Więc tematy typu obrzęki kończyny dolnej, gorsze gojenie Stany zapalne Achillesa, które nie chcą się goić taką y, pracą, że pracujecie w kontekście tej łydki i to się nie chce goić. Bardzo warto tutaj zadbać o ten obszar. Bar y, warto zadbać właśnie o grupę kulszowo-goleniową, rozpracować tej przegrody, dlatego że to będzie miało wpływ na tą część. Y, takie niedoleczone y, skręcenia, y, które też nie chcą się goić, te obrzęki, które nie chcą tej schodzić, to po prostu będzie warto to uwzględnić. Żeby po prostu ta struktura mogła po prostu tutaj odpływać, tak? Żeby te płyny mogły cyrkulować. Wracając tutaj do naszego stawu klanowego. Jeżeli mamy to rozpracowane, to popracujmy również obszarze nad szparą stawu klanowego. I również zostawiamy sobie kończynę, tak jak tutaj to wygląda. I możemy tą samą technikę zrobić właśnie co w kontekście mięśnia podklanowego. Natomiast lepiej się ułożyć tutaj nie pod skosem, tylko wzdłuż krawędzi tych mięśni, jakim jest półgoniasty, płóścinisty i dwugłowy uda. I tutaj w kierunku kości do góry i w dół, tak? Czyli dogłowowo i dystalnie. Dogłowowo i dystalnie. Tutaj, jeżeli sobie rozpracujemy tak zwaną przegrodę i te struktury, to też będzie wpływało pozytywnie na ten aspekt. To jest taka technika, która będzie na koniec, bo teraz jeżeli pracujecie z dołem podklonowym, to biorę pod uwagę, że już wstępnie rozpracowaliście mięśnie łydki i tutaj grupę kulszowo-gleniową. Więc to będą techniki, którymi będziecie sobie kończyli. I taką jeszcze technikę, na koniec, którą bardzo warto zrobić, to będzie taka technika nawięzadła, ścięgna i generalnie na obszar stawu klanowego. Jak ta technika wygląda? Jedną rękę biorę sobie, kładę pod szparę, a drugą biorę nad szparę stawu klanowego. I teraz wprowadzam technikę trakcji i czekam aż tutaj się te techniki, te tkanki się rozluźnią. Tą technikę warto zrobić około 2 minuty, dlatego że jeżeli ja wprowadzam jakąś siłę w tkankę, to ta tkanka potrzebuje około dwóch minut, żeby zareagować na bodziec. Więc utrzymuję takie napięcie. Czasami będzie taka sytuacja, że ręka będzie wam się ześlizgiwała w dół albo w górę, tym się nie przejmujcie. Jeżeli jest taka sytuacja, że ta ręka bardzo mocno wam rozjeżdża, to wróćcie sobie do wstępnego ułożenia i znowu wprowadźcie technikę. Czasami jest takie pytanie na kursie, czy robimy to dwoma rękoma, czy jedną ręką, a w którym kierunku? Ja zazwyczaj mówię tak, że zobacz sobie, gdzie masz większą restrykcję, czyli ograniczenie, Pójdź najpierw w kierunku restrykcji, a potem dołóż drugą rękę. Jeżeli zrobisz dwie ręce naraz, to to nie jest problematyczne, to nie jest jakiś błąd. Możesz to spokojnie robić w taki sposób, tak, jak to czujesz. Jeżeli hmm, poczujesz, że ręce ci się rozjeżdżają, to znaczy, że masz uwolnienie w tkance. Jeżeli ręce Ci się ślizgają na tkance, to wróć sobie do tej pozycji z początku i wprowadź ponownie siłę. Takie techniki będą fajnie wpływały na pacjenta. Będą rozluźniały tutaj więzadła, torebkę, struktury ścięgniste, więc to będzie się przekładało na efekty twojej pracy. Na dzisiaj to już wszystko. Liczę, że ten materiał był dla ciebie satysfakcjonujący, korzystny i będziesz mógł to sobie przełożyć już w miarę szybko na twoją praktykę gabinetową. Zachęcam cię do komentowania i daj znać, jaką strukturę chciałbyś się jeszcze dowiedzieć, żebyśmy ją rozpracowali lub pokazali jak z nią pracować. Dzięki za uwagę.